Dachy i elewacje, rynny, profile i akcesoria, stalowe centrum serwisowe, Budmat. Masz prawo do jakości. Zapraszamy do oddziałów i partnerów handlowych w całej Polsce. www.budmat.pl. Sponsorem programu jest PKN Orlen. Organizator programu Witaj z nagrodami. Seweryn, zacznijmy od tradycyjnego komentarza. Tradycyjny komentarz, no. Jestem już tutaj parę lat w tym klubie, no i tak pierwszy raz jest taka sytuacja, że no nie wiem co powiedzieć szczerze po tym meczu, bo no bo co powiedzieć, no, no mieliśmy mecz pod kontrolą w pierwszej połowie, gdzieś dobrze się to wszystko układa, no i po raz kolejny przegrywamy jedną bramką. A co myśli bramkarz, który no, na pewno jest jednym z najlepszych zawodników swojej drużyny w tym meczu, broni nawet rzut karny, no a w efekcie to i tak nic nie daje? No tak jak mówię, ciężko mi coś powiedzieć, no bo na tą chwilę jestem, no, jestem trochę podłamany, tak? No, jestem tylko człowiekiem, mam i ciężko to przyjąć. Na pewno bardzo, bardzo nam tu zależało wszystkim i mi też. No mówię, no ciężko coś, jakieś pretensje mieć do chłopaków w grze defensywnej, bo naprawdę serducho zostawiliśmy takie, że tym bardziej to boli, że ani remisu nie udaje się wywieźć, ale no gdzieś trochę nonszalancji z przodu, bo ten wynik, myślę, można było ten mecz sobie ustawić w pierwszej połowie i w drugiej go kontrolować, no niestety. Jak myślisz, czy takie obycie ligowe Lechii też mogło mieć znaczenie? Widać było, że oni przegrywali, ale jakby no konsekwentnie dążyli do tego, żeby wyrównać w meczu. Nawet gdy im nie szło, to jednak no Lechia starała się grać, być przy piłce, robić swoje. No pierwsza sytuacja, rzut karny, no jakby już zdecydowanie ułatwiła im zadanie. Być może nam brakuje takiego spokoju, takiej konsekwencji, gdzieś tam właśnie wykorzystania tej sytuacji na 2-0, żeby jakby no zamknąć już sprawę. No tak, no wystarczy zobaczyć personalia Lechii, no jest to bardzo dobry zespół i tego się spodziewaliśmy, że będą mieli swoje sytuacje, ale tak jak mówię, w tych wielu sytuacjach udało się wybronić, bo wszyscy na to pracowali bardzo, bardzo mocno, a niestety to, co my mieliśmy, powinniśmy to strzelić, a niestety tego nie zrobiliśmy i później Lechia, tak jak mówisz, ma większe doświadczenie od nas w lidze, no i dzisiaj to pokazała na naszej. Co było powodem, że ty i Sławek Peszko dostaliście żółte kartki po bramce na 1-1? No, Sławek ruszył po piłkę do siatki, ja też ruszyłem, gdzieś go tam barkiem popchnąłem. Troszkę się zagrzaliśmy, ale później następnej akcji sobie pionę przybiliśmy, także znamy się ze Sławkiem, to są emocje, tego się nie da wykluczyć. Powiedział bardzo elegancko po meczu, że Wisła to jest absolutnie lepszy zespół niż wskazywałaby to tabela. Z drugiej strony, no, piłka nie polega na tym, co ładnie wygląda, tylko na strzelaniu goli. Jak odniesiesz się do takiej oceny? No tak, no nie możemy sobie po każdym meczu mówić, że zostawiamy mnóstwo serducha i ładnie gramy, bo tak jak widzimy, no jest po stronie punktów zdobytych zero. No i trzeba by się potrząsnąć w szatni i wziąć się w garść, bo gramy tutaj naprawdę o poważną sprawę, tak? Bo nie, zaczyna to wyglądać nie za ciekawie i trzeba się otrząsnąć. Dachy i elewacje, rynny, profile i akcesoria, stalowe centrum serwisowe, Budmat. Masz prawo do jakości. Zapraszamy do oddziałów i partnerów handlowych w całej Polsce. www.budmat.pl. Sponsorem programu był PKN Orlen. Organizator programu Witaj z nagrodami.